Siemano, z tej strony z nami zaczynamy kolejny odcinek z GTA Online i lecimy z ostatnią, już finałową, myślę, że rundą, kurczę, z tego meczu, w ogóle nawet nie trybu, tylko cały czas jeden mecz nagrywam, więc nieźle. Dobra, zaczynamy jako bogaci, bo skończyłem jako biedny ostatni niestety odcineczku. No i dobra, zobaczymy, kto teraz będzie tym zwycięzcą. Ten typ, co teraz go zabiłem, to on ma 3 rundy, więc jeżeli on będzie zwycięzcą w tym meczu, to mecz się zakończy. Więc generalnie mój plan jest taki, żeby być w trójce najlepszych razem z nim właśnie. Niestety go zabiłem, więc właśnie mu to trochę przeszkodziłem. Ale spokojnie, ma jeszcze całe 15 minut, no nie całe. No 14 minut, żeby... Bo 25 teraz się będzie wbijał wynik, żeby kurczę być ze mną, więc spokojnie. Mam dzisiaj mega farto tych nagrywek, bo... No wiecie, zajebiście się trafiło, no 4 po prostu... Gościu ustawił 4 rundy trybu, nie? Po prostu zajebiście. O! Farcik. Aha, i co teraz? Się zabiłem. Przepraszam, o co tu chodzi? No właśnie. Nie zdążyłem je zmienić. Zostaw mnie, gościu. Nie to, nie to! Tam to było, tam było jeden ammo jak coś, dlatego nie tamto, nie? Jeszcze odgania, dobra, teraz mam trochę więcej. Jeden ammo, nie? Shotguna. Nie no. Znaczy i tak wystarczyło teoretycznie z PM-a, bo mu HDA dałem, ale no wiecie, słuchajcie. Ale muzyczka to... Najlepsza muzyczka póki co jaka była w tym. Cały ten tryb jak gramy, dodało. Czemu ona cały czas nie była? W sumie dobra, to by się zdziwiła, ale wiadomo co. O, jest, mam ten karabinek. Wow, w końcu. Dobra, jestem bogaty, za mną idzie mój przeciwnik teraz już. Ej, zawrócimy tutaj, nie? Tu jestem. O, znalazł mnie. Ej, Mariuszowy kara... Ej. Przecież się nie da. Nie da się mieć karabinów z dodatkami, przecież jest nie fair. No chyba, że kałachy można mieć, tylko że ja nie mam kałacha, ja nie mam dodatków na kałachy żadnych. Mi się wydaje, że ja nigdy w tej grze nie ulepszałem tej broni, więc... Może tak być, że ja na kałachu nie mam, on ma... Chyba, że zhaksował. Ale lepiej niech zhaksuje różowy karabin, niż żebym miał zhaksować, nie wiem, nieśmiertelność, nie? Wiecie, z dwojga złego lepsze to. Więc takie haksy popieram, no czemu on nie może mieć różowego kałaszka, nie? Ale kurczę, jeżeli ktoś naprawdę cheatuje w deathmatchu, ta gra polega na tym, żeby mieć fan ze strzelania, rywalizacji w ogóle, nie? Ten tryb w sensie, a ktoś miał, kurde, god moda, nie? To wiecie, nie? To takie... U mnie to jest totalny disrespect, nie? To jakby, nie wiem, ktoś co ma ktoś w głowie, ale psuje sobie i inne zabawę tak naprawdę, nie? Mój wynik jest jeszcze okej, okay, ale no nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby być jednak prowadzącym. Chodzi nam o to też, żeby to wygrać. Tak jak mówiłem ostatnio... Czyli tak, byliśmy raz, wygraliśmy jedną rundę. No i dwie rundy przegraliśmy, więc teraz jak wygramy, to wygramy ogólnie cały mecz. No plus będziemy mieli 2-2. Więc nie będzie najgorzej. Ej, co jest, gramy? Co się działo? No się nie... To było pojebane. Jakieś dziwne takie. Dobra, idę popteczkę. Fajnie. No takiej sytuacji też nie miałem w GTA, poważnie. Chciałem przeskoczyć przez krzesło, a później się o nie wyrąbałem. Naprawdę? Mi się wydaje, że ją zabijemy. Dobra, w sumie wydawać tym się może, nie? Ale Rockstar wie lepiej. Dokładnie. No i teraz będę pewnie prowadzącym, tak? Ale mnie zabiło, dokładnie, no okej. Okay. No i mam najlepszy strój, więc fajnie było tak przeżyć. I chyba będę się teraz starał mega sfokusować na tym przeżyciu. No, sfokusowałem się na maksa, jak widzicie. Myślę, że w kałuży krwi. Ten się plecami odwrócił, a i tak nie zabije go, serio. Nie, no jakieś totalne lagi, teraz bo nie wiem, internet chyba rozłączył całkowicie, nie? Co to kurde było? Przyznacie, nie? Że to polagowało trochę. No, wiedziałem, że miałem w plecy. 33 do 33, ale to jest długa, długa rozgrywka. Ale miałem farta. Nie no, spawny najlepszy na świecie miałem teraz, nie? Nie oszukujmy się. Nie mogę, nie? Jak ludzie tak tacy są zwinni, to nie można się tego, nie można tego trafić. Serio, nie? No. Chyba, że się wyceluje tam, gdzie... Wiem już o co chodzi. Co celować tam, gdzie będzie dopiero jego głowa, a nie tam, gdzie jest. To jest w sensie, wiecie, przy tym przewrocie, jak wstanie, tam gdzie będzie, jak wstanie, a nie celować takie tam, gdzie jest jego głowa na ziemi, nie? I ty strzelić po prostu jak wstanie. No to już jest teleport na maksa, nie? No dobra.
Gasi mi jeden kill w ogóle, KD mi tutaj psuje na jeden. To jest ten XPG, on jest dobry, ale no niestety nie aż tak jak ja. Nie chwaląc się za mocno. Dobra, ale mój wynik jest najgorszy ze wszystkimi. Nie wiem, ja chcę jak najwięcej życia łapać i takich apteczek, znaczy kevlarów, znaczy kamizelek odpornych. Znaczy kevlar to też sobie pasowało, już myślę. Dobra, jednak to. Dokładnie. No takie dosyć śmieszne było, nie? Wystarczy dobra broń, żeby kogoś zabić. Skitu. Ale to jest obstrzelane, to mi się podoba, że ta mapa przez całą rundę jest taka rozwalona. No kasyno po prostu by miał tutaj chyba gorsze straty po takim jednym trybie, niż kurczę, pod jakby napaść na kasyno, nawet jakby miał diamenty, nie? I ukraść im wszystko dosłownie. To chyba wtedy mają mniejsze straty niż teraz, co? Ogień zaporowy. No, przewrót zrobił, ale dałem radę. Dobra, mój wynik już jest zajebisty. Ale na chwilę niestety obecną, nie będzie on na stałe taki. Udało się, piknął mi. Nie, to jest dobra taktyka, celować po prostu na wysokości głowy i czekać, że po prostu sam wyjdzie. Ofiara sama się tam wtoczy. Mówię ofiara po tym, jak grałem dzisiaj w tego. O, a to ciekawe. Co to było? Wywróciłem ją na ziemię. Dodałem jej lepę w pysk, ale... Ale wiecie, zamieniła się, więc tylko się wywróciła, nie? Aha, czy ja tego nie podniosłem? Nie wiem, jak to się stało. Dobra. 8 minut przetrwać i jestem w domu, nie? Jesteśmy zwycięzcą. Tylko niech ten Mr. Pete 501 będzie. On nie, póki co się załapuje, więc jest git. Kurde, myślałem, że to smitimy. Dobra, ja bym chciał Mr. Beata znaleźć w teamie. Chociaż nie, lepiej żebym był daleko od... O, tu jest dziur. Lepiej żebym był daleko od niego. O kurde. A u mnie on jeszcze w ogóle był ten... Nie do zabicia, wiecie co chodzi. Do tego trzeba wykosić. Okej, Mr. Beat jest pierwszy. O to chodzi, tak. Wygrywamy teraz. To jest mój kolega z drużyny teraz. Chcę z nim wygrać, tak. On był w ogóle, jak się mecz zaczynał, to on był przeciwnik drużyny. Ej! W ogóle poszedł sobie ten najniższy level, 28. Ten wiecie, jak on miał? Your Frustration, o. Tak się go nazywał. Your Frustration. Nie no, ja mam frustrację, no. Przez to, że on był przecież przeźroczysty, ja nie mogę do niego strzelać, a potem nagle nie był już do niego strzelał. Dobra, siema. 7 minut, Mr. Pit jest przegrywem, ale... Ale szybko to może zmienić, wiadomo. To się jeszcze ma punkty, nie? No ja się już nie złapuję. Mr. Beat, dawaj Mr. Beat. Tu będzie jeszcze jedna runa. Ty oczywiście będę miał dalej materiał do nagrywania. Ale nie wiem na co ja to wrzucę, nie? Kurczę. Chyba drugi kanał otworzę. Wziął kamizelkę. Ja zabiłem go, wiem, ale... On sobie poradzi, mówią. Ma duży level, on wie co robi. Jeśli ten gościu XP Joker. Ja mówię XPG. Kojarzę z taką firmą XPG. Chyba tak się nazywa ta firma. No to tak mi się tak to mówię z przyzwyczajenia. Dobra, XP Joker znowu wrócił. Ale Mr. Beat jest u nas, tak? Mr. Beat, tak, dobra, on będzie wbijał. Ja bym do niego podbiegł, żeby go chronić. Tak szczerze, 6 minut zostało, wiem się dużo, ale... I tak bym chciał już go bronić. No ale ja siebie też muszę bronić, wiadomo. My tu dwójkę musimy być murem. Nie do zdarcia. To jest nasz klucz do wygranej. On wygrywa, ja wygrywam. To jest to. No się z dwojga złego lepiej, żebym ja był bogaty, a... On się wywalił. A, nie w tą stronę akurat właśnie, jak chciałem powiedzieć. Ja dostałem heada w ogóle, nie wiem. Wow. Dobra, to był on. To był ten, którego najbardziej w sumie chcę zabić, to właśnie jego zrobiłem. Bo on jest po prostu jakiś mega porąbany człowiek. Dobra, idę w drugą stronę, bo tu jest dużo przeciwników. Siema, hero, coś tam. XP Joker jest... Nie wiem, Mr. Beat jest teraz przegrany. XP Joker go zabił. No, dokładnie, zabił go.
Nie wiem. No bo w sensie nie wiem, kto jeszcze ma 3 rundy. Na pewno nie XP Joker, bo on nawet nie był tyle w meczu, żeby mieć 3 rundy, bo on doszedł dopiero w drugiej rundzie do gry. Czy w trzeciej? W drugiej. Tak, w trzeciej. Nie wiem. Więc no. Nie, w drugiej chyba. To dużo tego było. To mi się nie spodobało w ogóle. Mr. Beat jest ze mną, dobra, fajnie. Razem z Jokerem, więc teraz jest git, bo raczej powinni sobie poradzić. Się Mr. Beat powinien sobie poradzić z przeciwnikami. 111 level i... Dobra, 1000 to może nie. To może nie. XP Joker przyszedł do przeciwników, Mr. Beat dalej ze mną. No i tak, XP Joker według mnie jest the bestem. On jest naprawdę mocnym graczem. Nie wiem, jak on to robi. No nie tak mocno jak ja, no wiadomo. O. Dobra, na tą odległość to nie ma sensu w ogóle. Bicie się nie ma sensu. Nie to. Kurde, kliknąłem salter. Dobra, nieważne. Ała, ja. To bolało. To bolało, nie? Naprawdę. Bo teraz bym musiał zabić kogoś i nie wiem, czy nie trafię na Mr. Beat. Dobra, no, na szczęście nie. Mr. Beata 501. Którego no właśnie zabili. Naprawdę. Mr. Beat, dawaj, dasz rady. Ostatnia runda. Bo chcę mieć nagrane ostatnią. Dlaczego chcę, żebyśmy to wygrali, a nie chcę, żeby była, wiecie, koniec meczu, a nie kolejna runda? Bo chcę nagrać rundę, w której, wiecie, mecz będzie. No, gdzieś. O, Mr. Beat, zajebiście. No, żeby mecz po prostu się skończy, wygramy, nie? Wiecie, o co chodzi. Żeby był wiadomy wynik tego meczu epickiego, bo to jest naprawdę. To jest po prostu epicki mecz, zależy mi na tym, żeby po prostu to nagrać. I żeby to wygrać. Bo to jest po prostu, wiecie, no, tyle rund, tyle czasu, kurde. Godzinę tu już prawie gramy. No w sumie już gramy godzinę. Dokładnie. Więc no chciałbym, żeby to było. Mr. Beat, no nie gadaj mi, że teraz się wywaliłeś, no. To nie jest moment na takie rzeczy, stary. Naprawdę. Mr. Beat, wracaj. Tylko nie mnie, pamiętaj, zabijaj sobie innych, ale nie mnie. Mr. Beat przychodzi do prowadzących, tak? Już, lecimy. Dobra, 2 minuty 7, no. To jest czas, w którym trzeba to ugrać. No to będzie ciężko tyle czasu ugrać, bo najlepiej by było, nie wiem, w jakiejś minucie się zamienić. I wbić te punkty, wiadomo. Ale to będzie ciężko. Wiecie co? Żeby ochronić Mr. Beata i siebie, mam wrażenie, że muszę po prostu zabijać wrogów. Po prostu ja muszę być to jakimś mega OP killerem, ochroniarzem wszystkich, całej drużyny. Nie dawać im szans na zdjąć stronu prowadzących luksusowych graczy. Tak jest. O kurde. Ile jest sekund? Minus, czy tam czegokolwiek? Minus 40. Mój wynik. Oni mają mało punktów akurat, ale no. Dobra, ale fajnie. Dobra, Mr. Beat, siema. Jesteśmy razem w tym wszystkim. Musimy to zrobić. Dobra, mi to 23. Ale zrobił przewrót. O kurde, nie mam HP. Totalnie nie mam HP. Jestem dead. Po prostu, jestem dead, dosłownie. Kogo on zabił? Dobra, nie tego Mr. Beat na szczęście. Minuta. Znaczy oni mają tak mało punktów, jakby im zbić do zera, to teoretycznie przez tą minutę oni powinni już. Nie wiem od jakiego czasu tak się. Nie wiem ile czasu zajmuje, żeby o połowę zjechać punkty, bo tak naprawdę nie musi cały, nie? Wystarczy o połowę. Sekundy. To chyba będzie to. Mr. Beat padł. Czy 36 sekund wystarczy? Nie wystarczy, nie ma opcji. On musi kogoś zabić. On tu idzie, dobra, to tego oszczędzam. Nie, nie. Mr. Beat, zostaw mnie. Nie mnie, weź kogoś inny. Ja spierdzielam, wiecie. Dobra, Mr. Beat wbił. Dobra, wracam tam. Dobra, wygraliśmy to, wiecie. Jesteśmy winnerami! Za pralką i kalgonem sud z marki.
Dobra, więc zginęłem, ale nie mam szans, żeby przegrać jego, co? Jesteśmy zwycięzcami, bogatymi. A ja jestem z nami. Dobra, zajebiście, naprawdę. 430 tysięcy? Serio, się przyznaczyłem, ale takiej kasy jeszcze nigdy nie wygrałem na żadnym trybie adwersarza. Co? Godzina gry 430 tysięcy. Przecież to jest jak zrobienie napadu, nie wiem, na samochód te nowe z tego, nie? Z, wiecie, z nowych napadów, albo z warsztatu tuningowego się nawet nie opłaca robić napadu niż to. Ja pierdziel, ale kasa. 32 zabójstwa, 19 zgonów. Ja chcę zobaczyć łączną statystykę. 146 killi, 99 zgonów. Nie no, zdeklasowałem to i całkowicie konkurencji chyba, nie? Killi ma na pewno najwięcej. Zgonów nie mam najwięcej, ale drugie najmniejsze miejsce zgonu sobie nawet. Ja pierdzie, dobra, on za nawet, Mr. Beat nawet zrobił 520 koła. Dobra, nie? To by było na tyle, ja dzisiaj nawet kończę z nagrywkami, nagrałem chyba 5 filmów dzisiaj? Tak, 5 filmów, dobra. To akurat na tydzień szybko zejdzie, nie? Więc no, tak właśnie nową ostatnią formę wprowadziłem. Zarabianie kasy na... Znaczy zarabianie kasy na GTA? Nie zarabianie kasy na GTA, zarabia... No tak, gram adwersarza trybu zarabianie kasy, ale chodzi mi... O co mi chodziło, czekajcie? Tech, nagrywek nowa forma. W sensie no, nagrywam sobie na weekendzie jak najwięcej, bo wtedy w trakcie tygodnia nie mam czasu, a odcinki muszą być codziennie 11, więc po prostu nagrywam pod rząd wolne, jak po prostu mam weekend i napierdzielam te filmy dla was. Dlatego mówię, że weekend to szybko, że później to szybko zejdzie. Nagrałem 5. No wiadomo, że na sobie bym musiał jeszcze teoretycznie w piąteczek coś nagrać. Czy myślę sobotę? Dobra, w każdym razie nieważne, to jakoś sobie poradzę. Cześć następnego Chaos, epicki mecz po prostu, to było zajebiste, nie? Tyle czasu, godzinę, nie? Chciałem, żeby ten mecz był nagrany i skończył do końca, nie? Naprawdę. Ale się tak bałem, że ten XP Joker to będzie jakiś hacks, bo nie dało się go zabić, nie? Ale po prostu naprawdę gościu wymiata w tę grę, dobra. Cześć, papa, elo!